Radek Pior, Astro Arena z Kalisza. Zajmujemy się edukacją astronomiczną i dzisiaj wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Gnieźnie przygotowaliśmy dla mieszkańców Gniezna Dni z Astronomią. Dni z Astronomią, które składają się z całodziennych prelekcji, pokazów w przenośnym planetarium, dmuchanym planetarium, pod miękką kopułą planetarium Astro Arena, a także z wieczornych pokazów nieba. Właśnie teraz trwają przygotowania do wieczornego pokazu nieba. Przygotowujemy się do pokazu Księżyca, Saturna. Pogoda nie jest najlepsza do profesjonalnych obserwacji, ale jest idealna do takich amatorskich obserwacji nieba tutaj w Gnieźnie. Tą kopułę, o którą Pan mówił, to rozumiem, że postawicie w dniu jutrzejszym dopiero, tak? Już dzisiaj odbyło się kilka pokazów w planetarium, ale jutro w niedzielę zapraszamy od godziny 10 do 15 do Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie będą się co pół godziny odbywać seanse. Zapraszamy serdecznie. Takie seanse, one są robione na terenie całej Wielkopolski, kraju. Jak to potraktować? Z Astro Arena ja dopiero zaczynam. Zacząłem teraz, 1 czerwca i na razie zacząłem w Kaliszu i tutaj wspólnie z kolegą promujemy to w Gnieźnie. No naszym celem jest to, żeby Wielkopolska i żeby cały kraj ruszył z edukacją astronomiczną już od najmłodszych lat, już od przedszkola, już od pierwszych klas szkoły podstawowej, żeby uczyć dzieci i młodzież piękna gwiaździstego nieba i żeby zrozumieć połączenie nieba, połączenie nauk ścisłych z naukami humanistycznymi i taki jest cel edukacji astronomicznej w modelu Astro Arena. Czyli zrozumienie mechanizmów działających w przyrodzie, tak? Dokładnie, mechanizmów działających w przyrodzie, połączenie filozoficzne, połączenie mechaniczne, czyli matematyczne, ale także humanistyczne, bo to wszystko się bardzo, bardzo wiąże. Ja dzisiaj bardzo dużo opowiadałem o gwiazdach i gwiazdozbiorach, które są taką ścisłą rzeczą, ale powiązaniem ich, bezpośrednim powiązaniem ich z mitologią grecką, bezpośrednim powiązaniem ich z rozwojem nauki, czy to w czasach starożytnych, czy to w dobie nowożytnej, w dobie renesansu, czy już teraz w ramach astronomii nowoczesnej. Chciałem się zapytać, sztab ludzi, tych miłośników, jak duży jest na dzień dzisiejszy? Na dzień dzisiejszy w Astro Arena, to prawdę mówiąc, ja działam i mam tutaj do pokazu nieba jednego kolegę, wspaniałego miłośnika astronomii z Warszawy. Ale generalnie planetaria przenośne jako dodatek, który ma dopełnić prawdziwą, prawidłową edukację dzieci i młodzieży, to jest już co najmniej kilka jednostek w całej Polsce. Widać, że to jest ruch, który zaczyna być ogólnopolski i tak sobie to wymyśliłem, że pomogę. Pomogę tym dzieciom, pomogę tej młodszej młodzieży, pomogę tej starszej młodzieży zrozumieć mechanizmy, zrozumieć holistyczne podejście do świata. Nie tylko takie zaszufladkowane, że język polski, że matematyka, że fizyka, że chemia, geografia, że to wszystko można objąć w jeden mechanizm, zacząć od astronomii, a zakończyć na przykład na filozofii. Czyli można powiedzieć, że kiedy patrzymy na gwiazdy, to tak naprawdę nie patrzymy na te wszystkie sprawy związane stricte z fizyką, tylko to jest tak naprawdę szerokie spektrum i to, co Pan wcześniej mówił, czyli za tym kryje się i filozofia, i jakaś tam myśl, powiedzmy, psychologia też zapewne. Dokładnie. Ja tutaj staram się na razie łączyć taką starożytną wiedzę całościową z odkryciami nowoczesnej nauki, tej takiej nauki ścisłej, a także z filozofią tą starożytną i nowożytną, z psychologią, z tym, czego uczymy się na naukach humanistycznych, na języku polskim, z tym, z czym uczymy się na historii, z tym, co poznać możemy na przyrodzie w ramach edukacji biologicznej, a także nie musimy tutaj ukrywać z tym, co możemy poznać na etyce, na religii. Spróbujemy wdrożyć program edukacji sztuki, czyli muzyki, czyli plastyki. Już dzisiaj bardzo barwne, plastyczne odwzorowania gwiazdozbiorów nęciły, pokazywały
młodym adeptom astronomii, czego należy wypatrywać? Czego należy wypatrywać na nocnym, rozgwieżdżonym niebie? Możemy mieć nadzieję, że to nie jest wasz pierwszy i ostatni pobyt w Gnieźnie? Mam taką nadzieję i z przyjemnością wrócę do Gniezna w nowym roku szkolnym, żeby w przedszkolach i szkołach zaproponować program edukacji astronomicznej w ramach AstroArena. Dziękuję. Dzięki.